Dzień dobry. Na przełomie XIX i XX wieku opisywano pewną chorobę psychiczną, nieuleczalną chorobę psychiczną, która rzekomo miała dotykać tylko kobiety. Objawiała się ona bólami głowy, lunatyzmem, epilepsją, utratą wagi i utratą moralności. Nazywała się anoreksja scholastica i była powodowana przez nadmierną edukację. Serio, 100 lat temu prawdziwi psychiatrzy myśleli, że nadmiar edukacji może wywołać nieuleczalną chorobę psychiczną u kobiety. Wiem, absurd, ale absurd, który jest dowodem na pewne ciekawe zjawisko, na pewien ciekawy efekt, nazywany efektem, czy też właśnie zjawiskiem, Matyldy. Często pod tym sformułowaniem rozumie się przypadki, w których pomija się udział kobiet naukowców w pracach badawczo-naukowych, przypisując jednocześnie ich osiągnięcia mężczyznom. I zanim podniosą się głosy, które lubią korzystać ze słowa lewactwo, pozwólcie, że podam wam 5 przykładów, 5 historii o kobietach, które miały ogromny wpływ na rozwój nauki poprzez osiągnięcia, za które nagrody i sława spłynęły na mężczyzn. Tak z okazji Dnia Kobiet. Tak wiem, Dzień Kobiet już był, ale jestem na takim etapie życia, w takim momencie życia, że nie jestem jedynym panem swojego czasu, więc spóźniony film bez okazji. Uważam, że szkoda czekać do przyszłego roku. Enjoy! A kolejność, jak to przy takich zestawieniach, będzie subiektywna. Miejsce 5. Harvardzkie komputery. Na początek cała grupa kobiet, które pracowały dla Edwarda Charlesa Pickeringa, dyrektora obserwatorium Harvarda. Ten badacz miał pewien bardzo ambitny plan. Bardzo ambitny plan. Skatalogowanie całego nieba, w sensie wszystkich gwiazd, obiektów na niebie. No, naprawdę ambitne, zwłaszcza, że miało to miejsce w 1881 roku. Wymagało oczywiście przetworzenia niezwykłej ilości danych i Pickering nie miał zbyt dużego zaufania w tej kwestii do swojego dotychczasowego asystenta. Mówię dotychczasowego, bo kiedy okazało się, że nie daje sobie on rady z powierzonym zadaniem, został zwolniony, a w zasadzie zastąpiony. Pokojówką Pickeringa, Williaminą Fleming. Okazała się ona na tyle pomocna, że do 1918 roku w grupie Pickeringa pracowało ponad 80 kobiet. Wykonywały one żmudne prace polegające na wyborze odpowiednich zdjęć, katalogowaniu ich zawartości, uzupełnianiu tabel itd., zarabiając przy tym od 25 do 50 centów za godzinę. I wiem, że to brzmi dramatycznie, ale tak naprawdę w przeliczeniu na dzisiejszą walutę to jest od 7 do 15 dolarów za godzinę. Mniej niż ówcześnie zarabiający mężczyźni na podobnych administracyjnych stanowiskach, ale jednak wciąż więcej niż pracownicy fizyczni w tamtych czasach. Ta grupa kobiet była właśnie nazywana harvardzkimi komputerami albo haremem Pickeringa. Kilka jej członkiń zasługuje na pewno na wymienienie z imienia i nazwiska. Williamina Fleming, pierwsza z grupy, pochodziła z rodziny szkockich imigrantów. Z czasem została szefową projektu. Odegrała główną rolę w odkrywaniu natury białych karłów, skatalogowała 10 tysięcy gwiazd. Jako pierwsza zaobserwowała mgławicę Koński Łeb, leżącą 1500 lat świetlnych od Ziemi, a w 1899 roku została mianowana kuratorem fotografii astronomicznej na Harvardzie. Jako pierwsza kobieta w historii i do lat 50. XX wieku jedyna kobieta. Jako pierwsza Amerykanka została w 1907 roku, na 4 lata przed śmiercią, przyjęta do Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego. Annie Jump Cannon była jedyną z grupy, która pracowała z teleskopem, a nie tylko zdjęciami. Być może przez wzgląd na swoje doświadczenie w pracy eksperymentalnej, bowiem w pracy magisterskiej wykorzystywała z powodzeniem promienie rentgenowskie. Stworzyła ona klasyfikację gwiazd, bazującą na ich barwie i temperaturze.
O Henriette Swan-Leavitt opowiadałem 3 lata temu w filmie poświęconym wielkim odkryciom amatorów, więc po więcej szczegółów odeślę po prostu do tego materiału. Link znajdziecie w opisie i w karcie po prawej stronie ekranu. Ale w skrócie, znalazła ona sposób na pomiar odległości w kosmosie z wykorzystaniem cefeid, nazywanych wówczas gwiazdami zmiennymi. W pewien sposób udowodniła tak, że istnieje wszechświat poza Drogą Mleczną. Harvardzkie komputery są na liście z jeszcze jednego powodu. Zdaniem wielu i w wielu opracowaniach jest to doskonały przykład na tak zwany efekt haremu, w którym męscy liderujący naukowcy otaczają się w swoich grupach badawczych współpracowniczkami, a więc kobietami, dlatego że są one mniej skłonne do rywalizacji i agresywnych zachowań wewnątrz zespołu. Niemniej, jeżeli chodzi o efekt Matyldy, również będzie to doskonały przykład. Dlaczego? Dlatego, że wiele z tych kobiet, pomimo wykonywania istotnej dla wielu naukowych odkryć pracy, nie miało okazji się pod tą pracą podpisać w żaden sposób. Nie mówię, że wszystkie, ale naprawdę zdecydowana większość. Chociaż nawet kiedy dochodziło do podpisania kobiety pod konkretnymi pracami naukowymi, nie zawsze wiązało się to z odpowiednim uznaniem jej osiągnięć. Miejsce 4. Joycelyn Bell Barnell. W 1965 roku uzyskała ona tytuł licencjata w dziedzinie fizyki na University of Glasgow. Doktorat z radioastronomii obroniła 4 lata później, już w Cambridge. I to właśnie w czasie pracy nad doktoratem, w 1967 roku konkretnie, zaobserwowała bardzo niezwykłe zjawisko, a mianowicie źródła bardzo regularnego promieniowania radiowego, takiego wysyłanego w impulsach. Zaintrygowana tym faktem, postanowiła skonsultować się ze swoim promotorem, astrofizykiem Antonem Hewishem. Ich zespół spędził następne miesiące eliminując możliwe źródła impulsów, które roboczo nazywali LGM, od Little Green Men, w ten żartobliwy sposób sugerowali, że regularne impulsy fal radiowych mogą pochodzić od aktywności cywilizacji pozaziemskich. Po monitorowaniu tych impulsów z pomocą bardziej czułego sprzętu znaleziono kolejne źródła takich regularnych impulsów i po wykreśleniu wszystkich innych możliwości pozostała tylko jedna. To pulsary, czyli szybko obracające się gwiazdy neutronowe, które do tej pory znano tylko teoretycznie, to znaczy ich istnienie było przewidziane teoretycznie w 1933 roku, ale pierwsza obserwacja była właśnie udziałem Barnell. Odkrycie pulsarów nagrodzono w 1974 roku Nagrodą Nobla. Uzyskali ją Hewish oraz Martin Ryle, dyrektor obserwatorium w Cambridge, odkrywca kwazarów. Maksymalna liczba nagrodzonych w przypadku Nagrody Nobla wynosi 3, więc miejsce dla Barnell jak najbardziej było. Przeciw jej pominięciu protestowało bardzo wielu prominentnych naukowców, no ale jednak nieskutecznie. Niemniej ona sama uznawała, że pominięcie jej w tej nagrodzie jest uzasadnione, może nawet słusznie, była wszak dopiero studentką. Tak jakby bycie studentem uwłaczało i zamykało drogę do czegokolwiek, ale mniejsza z tym. Sprawiedliwość do pewnego stopnia została zachowana, bo w późniejszym okresie życia nagrody jej nie omijały. Odznaczona została m.in. medalem Herschela, przyznawanym przez Królewskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Orderem Imperium Brytyjskiego. Otrzymała również doktorat honoris causa Uniwersytetu Harvarda. W 2018 roku otrzymała za odkrycie pulsarów Breakthrough Prize in Fundamental Physics, a będące częścią nagrody 3 miliony dolarów przeznaczyła na stypendia. Konkretnie stypendia doktoranckie dla młodych naukowców z grup społecznych niedoreprezentowanych w fizyce. Dzisiaj możecie ją zobaczyć w internecie, są bowiem dostępne jej wystąpienia w ramach TED Talks. Zachęcam, zostawię je w opisie filmu. Miejsce 3. Chien Xiong Wu. Była to słynąca z pracowitości kobieta, o której mówiło się chińska Madame Curie. Była jedynym naukowcem urodzonym w Chinach, pracującym w projekcie Manhattan, gdzie zajmowała się wzbogacaniem uranu. W 1956 roku przeprowadziła ona eksperyment nazywany jej nazwiskiem, jeden z najpiękniejszych eksperymentów w historii fizyki. Eksperyment, o którym przeczytałem w książce Leona Ledermana Boska cząstka i kiedy o tym przeczytałem, to byłem autentycznie smutny, że jestem w środku doktoratu z chemii, a nie fizyki cząstek elementarnych. Czego dotyczy ten eksperyment?
Żeby opowiedzieć ze szczegółami, musiałbym teraz kilkanaście minut was wprowadzać w temat, więc pozwólcie, że zrobię to maksymalnie zdawkowo i mam nadzieję ciągle jeszcze zrozumiale. W 1956 roku Cung Dao Li i Chen Ning Yang przewidzieli teoretycznie, że w pewnych procesach łamana jest parzystość. Możemy to rozumieć w sposób następujący. Jeżeli parzystość jest łamana, to wykorzystując to zjawisko, można by teoretycznie odróżnić nasz świat od jego odbicia lustrzanego, bo fizyka kwantowa. Dobra, to jest żadne wyjaśnienie. Spróbuję posłużyć się takim bardziej obrazowym. Już tłumaczę, o co chodzi. Weźmy na przykład taki zegar, a w zasadzie jego odbicie lustrzane w dwóch lustrach. Pierwsze zachowuje parzystość, a drugie jest magiczne i łamie tę parzystość. W pierwszym przypadku, patrząc na to, co widzimy w lustrze, zobaczymy lustrzane odbicie cyfr i wskazówki poruszające się w lewo. I teraz, jeżeli moglibyśmy spojrzeć na zwyczajne odbicie zwyczajnego zegara w zwyczajnym lustrze, to wyglądałoby ono tak jak nasz zegar, czyli byłoby nieodróżnialne od wyjściowego zegarka. Ale w drugim przypadku tego łamiącego parzystość lustra, mielibyśmy na przykład odbicia lustrzane cyfr, ale wskazówki poruszające się w prawo. I teraz, jeżeli wzięlibyśmy zwykłe odbicie lustrzane tego niezwykłego odbicia lustrzanego, to ten zegar nie byłby taki sam jak wyjściowy. I to jest właśnie w gigantycznym uproszczeniu łamanie parzystości. Oczywiście nie dotyczy to zegarów, a cząstek elementarnych, bardzo małych składników materii, niemniej właśnie takie zjawisko, badając rozpad beta, pokazała W. Niemal natychmiast po opublikowaniu jej wyników Nagrodę Nobla z fizyki otrzymali Li i Yang. Qian Shun Wu została pominięta. Według opinii wielu badaczy nieprzyznanie jej Nagrody Nobla było nie tyle niesprawiedliwe, co zakrawało na skandal. Dopiero po latach, może trochę na pocieszenie, ale na pewno nie niesłusznie, Qian Shun Wu została pierwszą osobą, która otrzymała Nagrodę Wolfa z fizyki. Miejsce pierwsze. Rosalind Franklin. Tak, miejsce pierwsze, bo w tym zestawieniu nie mogłem się zdecydować, kto będzie na szczycie listy, więc szczyt jest podwójny. Na początek historia, którą wielu z was zapewne dobrze zna. Historia, to taka dygresja osobista, którą ze szczegółami opisałem w swojej książce. Więc jeżeli chcecie poznać te szczegóły, odsyłam do książki, link zostawię w opisie, a jeżeli ktoś chce e-booka i natychmiast poznać tę historię, to też można dostać e-booka. Rozdział 6. Trochę ukradziona Helisa. Nawet jeżeli nie dla samej historii, to dla ilustracji, warto tam zerknąć. Niemniej, przechodząc do meritum i do skróconej, ale jednak tej zasadniczej historii. W styczniu 1951 roku Rosalind Franklin powróciła do Wielkiej Brytanii z Francji. Miała rozpocząć pracę w King's College, a praca ta miała dotyczyć badań struktury białek. Już wówczas była ona uznaną badaczką. Dzięki swoim badaniom na temat struktury węgli, które prowadziła we Francji, korzystała tam z metod dyfrakcji rentgenowskiej. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to mam o tym półgodzinny materiał, więc link zostawiam w opisie i wylatuje on w karcie po waszej prawej. Natomiast tutaj akurat ta historia francuska nie jest ważna, więc wróćmy do Rosalind, która jednak białkami się nie zajęła. A to dlatego, że zanim przybyła na miejsce, w King's College wylądowały niezwykle czyste próbki DNA. I to ten materiał przydzielono jej do badań. A konkretnie jej i Morrisowi Wilkinsowi. Ani jedno, ani drugie nie wiedziało o tym, że nie będą sami w tych badaniach. To znaczy, nie wiedzieli o sobie nawzajem. A powiedzieć, że przez to powstała napięta atmosfera, to jak nic nie powiedzieć. Wszyscy bowiem doskonale już sobie wtedy zdawali sprawę z tego, że DNA jest cząsteczką, która zawiera materiał genetyczny. Jednocześnie w laboratorium Cavendisha, w nie tak bardzo odległym Cambridge, strukturę DNA odgadywać próbowało dwóch innych badaczy, James Watson i Francis Crick. Mówię odgadywać, bo żaden z nich nie dysponował umiejętnościami wystarczającymi, by prowadzić eksperymenty. Franklin jak najbardziej taki dryk miała. Miała też odpowiednią wiedzę teoretyczną, żeby wyłapać na przykład szkolne błędy w modelach proponowanych przez Cricka i Watsona, które je prezentowano, które porównywała do takich, które powinny wychwycić już studentki pierwszych lat
chemii i studenci pierwszych lat chemii. Jako ktoś, kto był studentem pierwszego roku chemii, potwierdzam, że te błędy, które popełnili Watson i Crick, były naprawdę szkolne, nawet jak na tamte czasy. W jej notatkach można znaleźć zapisy o tym, że DNA ma strukturę helikalną, a dokładniej, że jest to struktura podwójnej helisy, o tym, że grupy fosforanowe będą na zewnątrz cząsteczki i wszystko to okazało się prawdą, a dowodem tej prawdy było jedno z wykonanych przez nią zdjęć. Zdjęcie, które Wilkins pokazał Watsonowi i Crickowi bez jej wiedzy. Dopiero uzbrojeni w taki dowód oraz w uwagi Rosalind i całą jeszcze masę szczęśliwych zbiegów okoliczności, byli oni w stanie stworzyć poprawny model podwójnej helisy DNA. Franklin, która dostarczyła decydującego dowodu, nigdy się o tym nie dowiedziała. Znaczy o tym, że to jej zdjęcie naprowadziło badaczy na prawdę, bo nikt o tym głośno nie mówił. Zmarła w wieku zaledwie 37 lat na raka jajnika. Niewykluczone, że nowotwór był spowodowany jej pracą z promieniami rentgenowskimi. Pracowała już wtedy w innym ośrodku, w Birkbeck College, gdzie badała wirusa mozaiki tytoniowej. I jak na ironię, badania przez nią rozpoczęte kontynuowali jej uczniowie i podwładni, następcy. Zwieńczone one zostały również Nagrodą Nobla. Historycy są zgodni, że gdyby tylko dożyła do tych czasów, byłaby jedną z nagrodzonych. Tak przynajmniej nakazywałoby sprawiedliwość, ale sprawiedliwość nie zawsze obowiązuje, z różnych przyczyn. I jest jeszcze jeden na to dowód. Miejsce pierwsze. Lise Meitner. Druga kobieta z doktoratem na Uniwersytecie Wiedeńskim. Ponoć była jedyną przedstawicielką płci pięknej, której Max Planck nie wypraszał ze swoich wykładów. To na jego właśnie zaproszenie, po tym jak nie dostała się na staż w laboratorium Marii Skłodowskiej-Curie, wyjechała do Berlina w 1907 roku. Nie mogła jednak poruszać się po terenie Instytutu Berlińskiego, w którym pracowała. Nie mogła korzystać nawet z tamtejszej toalety. Emil Fischer, pełniący wówczas funkcję dyrektora, zabronił jej tego. Mogła pracować tylko w miejscu wydzielonym, w piwnicy. Nie przeszkodziło jej to jednak stać się intelektualną liderką bardzo płodnego naukowo i prężnie działającego zespołu. W 1918 roku wraz z Otto Hahnem opisała odkrycie nowego pierwiastka, proaktynu. Opisała tak zwany efekt Ogiera na rok przed tym, jak zrobił to sam Ogier. Badając promieniowanie beta, była, słusznie jak się okazało, zwolenniczką hipotezy istnienia neutrina. W 1926 roku, po uzyskaniu habilitacji, została pełnoprawnym adiunktem. Co ciekawe, wydawnictwo akademickie, które wydrukowało jej habilitację, pomyliło się w tytule. Nieświadomie. Zamieniło słowo kosmiczne na kosmetyczne. W 1935 roku Lise i Otto rozpoczęli eksperymenty polegające na bombardowaniu uranu neutronami. Ich plan zakładał uzyskanie w ten sposób nowych, cięższych jąder atomowych. Okazało się jednak, że taki proces skutkuje czymś zupełnie innym. Czym? Lise nie odkryła tego już w Berlinie. Musiała emigrować. Po Anschlussie Austrii jej żydowskie korzenie okazały się problematyczne, ale nie oderwała się od Hahna. Ciągle korespondowali i w pewnym momencie Hahn niemal zrozpaczony prosił ją o pomoc w wyjaśnieniu tego, co się dzieje w momencie, kiedy neutrony oddziałują z uranem. I Lise potrafiła to wyjaśnić. W listach opisywała, że jądro uranu uległo rozszczepieniu, czemu towarzyszy emisja energii i nowych neutronów, które mogą rozszczepiać kolejne jądra. Tak właśnie odkryta została łańcuchowa reakcja rozszczepienia, która jest podstawą, w oparciu o którą zbudowano bombę jądrową czy reaktor jądrowy. Odkrycie nagrodzono Noblem w 1944 roku. Noblem dla Hahna. Lise była w sumie 48 razy nominowana do tej nagrody, ale jej nie dostała. Zmarła w 1968 roku, a na jej cześć nazwano dużo później jeden z pierwiastków. I teraz pozwolę sobie na komentarz. Subiektywny, może nawet bardziej opinię, ale jednak. Te przypadki, o których dzisiaj mówiłem, pochodzą z czasów odległych. Nie tak bardzo czasowo, ale jednak kulturowo, społecznie, ekonomicznie odległych. I
kuszące jest powiedzenie, że to już jest poza nami, że te problemy, w których jakieś nierówności ze względu na płeć w nauce, ale nie tylko w nauce istniały, mamy już za sobą. Tylko nie powinniśmy wpadać w takie pułapki myślenia, przynajmniej w mojej opinii. Oczywiście, dokładnie takie same historie mogłyby się nie powtórzyć, ale pamiętajmy, że w czasach, o których dziś opowiadałem, że w toku wydarzeń, które bezwzględnie wypada ocenić jako niesprawiedliwe, o których dziś mówiłem, wypowiadano się dokładnie w tym samym tonie. To znaczy, teraz mamy czasy, w których kobietom wolno bardzo dużo, w zasadzie wszystko, nie to co kiedyś. A jednak takie sytuacje miały miejsce i jednak dzisiaj po czasie oceniamy je tak, a nie inaczej. Więc wypada zadać sobie pytanie w tym kontekście, czy naprawdę jesteśmy już tam, gdzie powinniśmy być, gdzie chcielibyśmy być, jeżeli chodzi o szeroko rozumiane równouprawnienie. Nie mówię tylko o kwestii płci, ale majątku, miejsca urodzenia, koloru skóry itd., itd. W kontekście tego, o czym dzisiaj mówiłem i o czym teraz, co teraz podkreślam. Nie mówię, że nie jesteśmy. Nie. Ale każdy z nas powinien chociaż przez chwilę się teraz nad tym zastanowić. A dla tych, którzy chcą podnieść argument, że ja wybrałem tylko jakieś wyjęte przypadki, które nie świadczą wcale o systematycznym problemie, mam zadanie. Podajcie mi kontrprzykład. Przykład kobiety, która jest znana i nagradzana, albo była znana i nagradzana przez wzgląd na odkrycia, których dokonał pracujący z nią lub dla niej mężczyzna. Mężczyzna, który tych nagród i chwały nie zebrał. Szukam takich przykładów. Do zobaczenia, do usłyszenia.